To jest ktoś, kto nie musi mieć stanowiska formalnego w organizacji, a y, przychodzą do niego porady. Tak? To jest ktoś, kto y, jest często szarą eminencją, y, ma wpływy w firmie, ma wpływy w organizacji. I to nie wpływy manipulacyjne, tylko wpływy doradcze. Jest kimś, kto jest, y, kreuje organizację, nie mając wcale koniecznie wysokiego formalnego stanowiska. Ma markę osobistą. Tak? To jest gość z klasą. Coś go wyróżnia. Drugim takim wyznacznikiem człowieka z klasą jest to, że on przede wszystkim zarządza, jest przywódcą dla samego siebie, a więc tak zarządza sobą, że ma jasność, jak ma ustawione wartości i przekonania. Czyli zarządza sobą świadomy swoich wartości i świadomy tego, które przekonania go ograniczają, które wspierają. Czyli drugi taki krok to jest, tak, daje przestrzeń innym. Zarządza świadomie sobą, będąc w kontakcie ze swoimi wartościami. Tak? To czasami jest dramatyczne w coachingu. Zdarzyło mi się w e, farmacji, miał, był gość farmacji lekarz, który e, e, zwerbowano go na stanowisko przedstawiciela medycznego, i on mówi nie mogę. Panie Aureliuszu, nie mogę. No, co pan nie może? No nie mogę, bo po prostu nie mogę mówić lekarzom, że to jest dobry lek, bo to jest dobry lek. Ale y, y, tak, ta cząsteczka, no to tą cząsteczkę aktywną ma parę innych leków, i ja po prostu, to jest niezgodne z moimi wartościami jako lekarza, ja nie jestem w stanie po prostu y, opowiadać, że to będzie najlepszy lek. I po prostu nie jestem w stanie w tej robocie pracować, bo się nie angażuję w 100% i to widać podobno. Jeździ ze mną mój kierownik na wizyty i mówi, że to widać i że jestem mało skuteczny, mało efektywny. Odszedł. Wycofał się z tego zawodu, tak, był w kontakcie ze swoimi wartościami. Tak, poprzez też proces coachingowy zobaczył, że to mu nie pasuje, cofnął się. Tak, no, ale można powiedzieć, że te wewnętrzne nawigatory działają, tak, on jest ich świadomy, czyli zarządza sobą, świadomie wybiera cele. No, ludzie to widzą, y, poziom marki osobistej rośnie. I trzeci, trzeci wyznacznik to spójność z sobą. A więc to, jest zintegrowany, jest zintegrowany na poziomie work-life balance, jest zintegrowany na poziomie emocje, rozum, jest zintegrowany na poziomie y, ciało, intelekt. Naprawdę y, no, to działa, tak? Znaczy, za gdzieś rodzice mu dali, sam się nauczył, y, poszedł na odpowiednie kursy życia i y, 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 tak się stało. Zatem y, ta marka osobista no, to jest, y, to jest coś bardzo fundamentalnego.